Kiedy rodzina się powiększa, to zawsze jest ten wspaniały moment radości. A u nas w ogrodzie zoologicznym rodzina uchatek powiększyła się zdecydowanie. W maju urodziła się jedna mała uchatka, a w czerwcu dwie kolejne. Więc mamy już trzy malutkie uchatki. No i na jakim one są etapie rozwoju i kiedy będzie można je podziwiać już, kiedy zaczną pływać? To jest stanowczo ich pierwszy etap rozwoju, kiedy jeszcze są z matkami i piją wyłącznie mleko, ale już matki opuszczają je na chwilę, żeby popływać sobie w dużym basenie, a maleństwa będziemy uczyć pływać lada chwila w basenie, który też tutaj mamy w tym budynku i wtedy będziemy je łączyć w takie żłobki, tak jak jest w naturalnym środowisku, gdy matki wypływają w morze, żeby się najeść, młode pozostają na lądzie razem, czasem pilnowane przez nieco starsze osobniki, a czasem po prostu same trzymają się w grupie i tak oczekują na rodziców. One tutaj mają bardzo dużo do powiedzenia. Czy to jest taka tradycyjna rozmowa uchatek z małymi, wychowawcza? Tak, uchatki są niezwykle głośne, dlatego też nazywane były lwami morskimi, ponieważ porównywano dawniej do ryków lwa ich dźwięki. W taki sposób one się w ogóle porozumiewają ze sobą i bezpośrednio po porodzie, w tych pierwszych godzinach, właściwie krzyczą cały czas. Odzywa się i matka, i tak jak teraz słyszałyśmy, odzywają się także młode, ponieważ gdy matki na plażach, tych kamienistych plażach Kalifornii powracają do swoich dzieci, to właśnie dzięki dźwiękom rozpoznają się nawzajem. My jakie tutaj mamy konfiguracje, jeśli chodzi o płeć? Mamy jedną dziewczynkę na pewno, a te dwie czerwcowe małe uchatki? To jest parka. Ilona urodziła chłopaka, natomiast Emilia ma dziewczynę. Czy one długo są pod opieką matki? Kiedy tak naprawdę uchatki stają się zupełnie samodzielne? Przez pierwsze pół roku uchatki piją wyłącznie mleko. Dopiero w piątym miesiącu życia podajemy rybę do zabawy i czasami zaczynają już tak troszeczkę podjadać, natomiast przez pierwsze pół roku mleko jest głównym składnikiem ich pożywienia i dopiero później powoli zaczynają jeść rybę, ale do roku jeszcze piją mleko. Także laktacja trwa bardzo długo i związane są z matkami niezwykle silnie. Oczywiście potem w tym drugim półroczu to one odpływają dalej, zajmują się bardziej sobą, w takich grupach młodzieńczych się utrzymają, natomiast ta matka jest cały czas blisko i właśnie w zasięgu bardzo często głosu. Tutaj mieliśmy już pewne doświadczenia, że matki z córkami bardzo chętnie na przykład trenowały przed naszymi zwiedzającymi i tak, najłatwiej taką parę do treningów tutaj do pokazów stworzyć. Także ta więź córka i matka utrzymuje się właściwie przez całe życie, ale taka bardzo silna więź jest do pół roku. No to my, drodzy Państwo, czekamy, kibicujemy, żeby uchatki rosły, chowały się zdrowo, no i liczymy na to, że już we wrześniu będzie można je zobaczyć w pełnej krasie na swoim fantastycznym wybiegu w Opolskim Ogrodzie Zoologicznym, do którego niezmiennie serdecznie zapraszamy.